dobry, moi drodzy, witam was w nowym vlogu. Dzień jest naprawdę bardzo paskudny. Ja mam zaświecone to jeszcze światło teraz, bo było naprawdę bardzo ciemno. A jest godzina, proszę państwa, 8:24. Przestawiam się na wczesne wstawanie, bo tak wolę, lubię dzień, chcę z niego korzystać. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Tutaj śpi Bibunia. Bibunia jeszcze sobie tak śpi. To nie jest godzina dla mnie, mama. Teraz sobie wyjdę z Bibi, pójdę sobie jeszcze do żaby kupić jakąś bułę i pomidora, żeby sobie zrobić śniadanko. Bibi, idziemy na spacer. Wstajemy. Dawaj, wstajemy. To była już moja pierwsza noc od dawna w długich spodniach, bo już nie jest tak ciepło. Dobra, ubrałam sobie leginsy na spacer z Bibolem. Dorwała się do swojej ulubionej zabawki, więc będzie tutaj nam w tle pięknie. Dobra, my już wróciłyśmy. Powiem, że było naprawdę bardzo spoko. Pomimo tej szarej pogody było przyjemnie. Kupiłam mleczko do kawy, pomidorka malinowego i bułeczki. Także idę na balkon zarwać bazylię i jemy moje ostatnie ulubione śniadanko. I już wchodzimy w sezon herbata, bo teraz to, oj, nie piłam dawno herbatę, jak było ciepło. A teraz to już jest ten czas. Powoli wychodzi słoneczko, ja w szoku. Ja właśnie jeszcze zajmuję się filtrem, musiałam go wymienić. Teraz musi dwa razy zlecieć ta woda, więc lecę podlewać akurat kwiatki. Zanim przyjdę do śniadania, to muszę tutaj ogarnąć jeszcze kuchnię, bo aż po prostu nie mogę. Przed wyjazdem po prostu wszystko jeszcze myłam i dam tutaj do wyschnięcia. Myślę, że już wystarczająco to wyschło, więc teraz muszę to trochę pogarniać. Why do I lose all my control? Oh, oh. I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. Grzaneczki są podgrzane na oliwie z chili i właśnie ważne, żeby były takie fajne, zrumienione. I teraz rzecz bardzo, bardzo istotna to jest, moi drodzy, ząbek czosnku. I musimy go uciąć tak kawałeczek. I teraz tą częścią smarujemy po prostu naszą grzankę. Dodajemy jeszcze sól, bazylię i, moi drodzy, grzanki gotowe są naprawdę przepyszne. Już po śniadanku zostały mi jeszcze elektrolity. Jeszcze wytrzymałam mieszkanie, bo było tutaj dosyć duszno jak przyjechałam, więc już się przebrałam w bluzę, bo jest kurde zimno. I teraz wydaje mi się, że właśnie polecę sobie na rower, jest 10:00. Więc się przejadę i chodzi za mną, kurde, rosół. Dawno już nie robiłam sobie rosołku, a zrobiłabym taki, wiecie, z imbirem, z chili, żeby on był taki rozgrzewający, żeby to był taki, nie taki zwykły domowy rosołek, tylko właśnie taki ulepszony, taki po mojemu, bo ja lubię takie właśnie pikantne te rzeczy. Obstawiam, że mama nie odbierze. Wow, odebrałaś. Stwierdziłam, że chyba sobie ugotuję rosół. O, niesamowite. Tylko co mam kupić? Dobra, ja ogólnie jestem gotowa, wezmę jeszcze torbę na zakupy później, biorę rower, jadę się przejechać, już mnie tak czuję, że jestem taka ospała, teraz się zrobiłam, ale jeszcze nie piję kawki, ponieważ się poruszam, woda. Dojechałam do jakiegoś lasku, ale jest naprawdę bardzo fajnie, ładnie, nawet słoneczko mi tu wyszło, o Jezus. Dobra, robiłam zakupy tak na styk, wzięłam koszyk, żeby mi się wszystko zmieściło. To jest dream life, zakupy w koszyczku przyjemnym, spożytecznym i się przejechałam, potrzebowałam właśnie jakiejś aktywności. Super jest to, że normalnie, nie wiem, gdybym wstała 12-13, to bym dopiero zaczynała dzień, ja już zrobiłam tyle rzeczy, także po prostu cudownie, chcę wstawać jeszcze wcześniej, zobaczymy, jak mi to wyjdzie, ale na razie jestem bardzo usatysfakcjonowana, bo już bardzo tak chciałam wprowadzić taką rutynkę. Idę teraz wziąć prysznic, pielęgnacja, ogarnę się. Ja jestem cała umyta, piękna, wypachniona, teraz moi drodzy, pielęgnacja twarzy. I coś, co sobie kiedyś już zamówiłam i nie użyłam jeszcze ani razu, czyli kamień do masażu twarzy. I czas zacząć to robić. Powiem wam, że to było tak przyjemne, że ja się teraz czuję zrelaksowana. Czemu ja tego nie robiłam wcześniej? Mam nadzieję, że uda mi się jakąś tam systematyczność zachować, ale to naprawdę było mega fajne. Ej, bez kitu, ja jestem tak zrelaksowana, że I can't. Do malowania w każdym razie zrobię sobie kawkę. Kupiłam sobie też ciastko czekoladowe. Okej, mamy, moi drodzy, kawkę, ciastko i ja się zaczynam malować. Jechałam, to przed drzwiami czekała na mnie przesyłeczka z Odmaka i dostałam tam też kwiatki i powiem wam, że od razu mi się przypomniała pewna historia, gdy dostałam te kosmetyki. Kiedyś, dawno temu, jak ja dopiero co zaczynałam działać w internecie, to spotkałam się z Weroniką Jeguś i Alexis Olą. Ja wtedy byłam ze swoją przyjaciółką, wiecie, one były we dwie, my we dwie, no i się spotkałyśmy.
Byłyśmy w Złotych Tarasach i nagle one we dwie weszły do Maka i Weronika jakoś po prostu tak, o, kupiła sobie podkład z Maka. I ja po prostu byłam w takim szoku, wiecie, dla mnie to była tak odległa firma, tak droga firma, że byłam jak wow. I powiedziałam wtedy właśnie mojej przyjaciółce, że stara, ja chcę dojść do takiego momentu w życiu, że też sobie tak owejdę i sobie kupię podkład po prostu z Maka i wiecie, to będzie taki normalny wydatek. I teraz już no, jestem w takim miejscu i jestem w miejscu, kiedy ta firma wysyła mi prezenciki i to jest coś niesamowitego, to jest coś przepięknego, moi drodzy. Trzeba wierzyć w siebie, naprawdę. Teraz mamy czas na obiad, najpierw dla Bibi. Mój rosół też się trochę będzie gotował, także no. Bibi, moi drodzy, już od kilku dobrych miesięcy je jedzonko z psiego bufetu. I trochę wam tutaj teraz o tym powiem, jeżeli macie pieski, no to myślę, że was to może zainteresować. Jak nie, to i tak sobie możecie posłuchać. Często dodaję na Instagramie właśnie kody rabatowe, ponieważ mam, ponieważ właśnie z nimi współpracuję i teraz to powstaje również w ramach współpracy, z czego się bardzo cieszę, bo to jest współpraca idealna. Jakby to jest śmieszne, bo nawet mój pies ma współpracę. Influencerska rodzina. W każdym razie Przybuwet właśnie zaproponował, czy nie chce sobie przetestować tej karmy, więc stwierdziłam, że tak, tak, zdecydowanie. Ja z Bibi miałam wielki problem, jeżeli chodzi o jedzenie, bo ona była niejadkiem i ja się cały czas śmiałam, że Bibi jest moją karmą, bo ja jako dziecko byłam bardzo dużym niejadkiem i tutaj dosłownie też musiałam wymyślać mnóstwo rzeczy, dosłownie matka wariatka. Ja siedziałam i na przykład robiłam leci samolocik, usłyszałam wielu różnych porad, różnych po prostu złotych środków, co ja mam zrobić i dosłownie układałam wszystkie mi się, tak wokół jedzenia, bo powiedziano mi, że ona wtedy poczuje konkurencję i będzie jadła. Czasem to działało, ale no trzeba było się trochę pobawić. Bibi też bardziej gustowała w mokrej karmie. Ona po prostu zaczęła jeść. Ja nie mam pojęcia. Bibi w tej chwili je wołowelowe. Mamy jeszcze jagniewcina i indyczy kąsek. Bibi średnio się lubi z kurczakiem, dlatego od razu to po prostu zaznaczyłam. Tam jest ogólnie taka cała ankietka, którą wypełniacie. Ja mam kod, właśnie teraz wyszłam na Psi Bufet, żeby zobaczyć tą ankietkę jeszcze raz i to jest 20 zniżki. Ja mam, moi drodzy, minus 35 zniżki, także to jest 2 Bibi 35. Ono działa na 2 pierwsze zamówienia. Także możecie sobie wziąć po prostu, żeby spróbować, później możecie zrezygnować, jeżeli, nie wiem, stwierdzicie, że to jednak nie dla was. Jak wchodzimy na stronę, to właśnie mamy zaczynamy i tutaj mamy wpisać imię pieska, Bibi, lecimy dalej, dajemy chłopak czy dziewczyna, później dajemy ile ma lat i ile ma miesięcy. O Jezu. Wywrotna matka. Ona ostatnio miała roczek. Ona jest bliźniętami, to pamiętam, bo ona ma dwie twarze, taka dwuulicowa czasami jest dziewczyna. Później mamy wagę pieska i Bibi już waży ponad 2 kg, moi drodzy. 2,1. To jest naprawdę szaleństwo. Bibi, jaki ma apetyt? No ja wtedy zaznaczyłam, że jest wyjątkowo wybredna. Trudno zachęcić ją do jedzenia. Ile dostaje przysmaczków? Bo oczywiście tutaj również jest wyliczone na to, że oprócz tej dziennej porcji, no to również mamy tutaj taką przestrzeń na przysmaczki, bo Bibi, no... Bibi żyje dla przysmaków. I dostajemy informację, ile piesek potrzebuje kalorii na dzień. Również ta karma jest bezbożowa, monobiałkowa, zero ulepszaczy. I tutaj mamy rekomendowane właśnie karmy. Tutaj mamy też cały skład, jeżeli chcemy sobie przeczytać. Dostaje się je zamrożone prosto pod drzwi. I dla mnie to jest bardzo wygodne, ponieważ wiecie, ja nie mam samochodu, nie muszę dźwigać, po prostu wszystko mi dojeżdża. Też nie muszę zapominać, bo po prostu mam subskrypcję i to przychodzi w dacie, którą podałam. Jeżeli chodzi o skład, to na przykład tak indyczy kąsek ma świeżego indyka, marchew, bataty, dynie, szpinak, jabłko, soczewice, olej rzepakowy, preparat mineralno-witaminowy, siemię lnianę, tymianek i pietruszkę. No my się z nimi bardzo lubimy. Bibi ma o wiele ładniejszą sierść. Z sierścią również miałyśmy problemy. Brałyśmy nawet specjalne takie witaminki, konsultowałam się z panią z hodowli, z weterynarzem. Także no po prostu jest totalnie zdrowa. Też robiłyśmy ostatnio badania, wszystko jest w porządku, bo ja wszystko też konsultowałam z weterynarzem. Często wam, z wami po prostu rozmawiam na Instagramie, jak korzystaliście z mojego kodu, bo serio jestem po prostu ciekawa, czy również wasze pieski się z tym polubiły i naprawdę w większości jest, że tak, i po prostu bardzo się cieszę, że coś, co polecam, wam się sprawdza. A ja oglądam sobie, nie wiem, ja lubię oglądać swoje vlogi, a ten zwłaszcza jest, wiecie, taki luźny z moją siostrą, więc jeżeli nie oglądaliście poprzedniego filmu, to musicie go nadrobić, bo moim zdaniem fajny vlog, nazywa się, nawet dla nas to zbyt wiele. Teraz przeglądam wasze komentarze, odpowiadam i serduszkuję. Z ostatniego filmu pierwsza była Marta Kom.
A pierwsza emotka z Instagrama, bo zawsze też daję link na Instagramie i wtedy daję znać, jaką emotkę dajemy w komentarze i widzę, że jesteście z Instagrama. To pierwsza była Wiktoria Strączkiewicz, także już tutaj ładnie odpowiedziałam. Miłego dnia wzajemnie. Okej, przechodzimy, moi drodzy, do Food Hall. Kupiłam rzeczy głównie na Rossu, także mamy tu jakieś mięso, które... Kupiłam jeszcze taki zestaw na zupkę, dokupiłam jeszcze marchewki, bo ten zygret też mi pewnie trochę zje. Mam tutaj cebulki, chili, imbir, kupiłam też więcej, żeby był do herbaty i cytryna do herbaty, czosnek, taki ładny, satysfakcjonujący. Kalafior, bo stwierdziłam, że może też na drugie danie bym sobie zrobiła po prostu kalafiora w piekarniku albo w panierce, do tego ziemniaczki, do tego jakieś ogóreczki od mamy. Mam jeszcze dwie figi, takie gotowe guacamole. Jestem jego ciekawa. Stwierdziłam, że czasem, jak wiecie, nie dorwę miękkiego awokado, to będę miała takie. Moje ulubione oliwki z Lidla, te z czosnkiem. Uwielbiam oliwki z czosnkiem. Miałam kupić wegetę jeszcze, żeby sobie doprawić rosołek. Serek, salami, zawsze się przyda do takich zapiekanek. I tak właściwie to tyle. Tak. I moje pytanie jest, gdzie są moje pieniądze? Zaczęłam, moi drodzy, od mycia, najpierw wiecie, mięsa, warzyw i najpierw robię mięso. Czemu nikt nie powiedział, że to jest takie... Ja w ogóle, ja wiem, że ja kiedyś chciałam pracować w sklepie mięsnym. Jak byłam dzieckiem, chciałam pracować w sklepie mięsnym. Fascynowało mnie, jak te panie dotykały to mięso. W tej chwili, i tak dawno nie miałam mięsa tutaj w mieszkaniu. Obrzydliwe! Wszystko będę robiła w Biedronce, siedzę, nawet jest przepis na rosół. W sumie to, no, przepis na rosół jest całkiem podobny. Tu sobie na razie przysmażyłam cebulkę. Wszystko daję ogólnie do koszyczka i będę to zalewała wodą, także mięso i warzywa idą razem. Mięsa wam nie będę pokazywać, ale tutaj mam marchewę, myślę, że tyle wystarczy. Jeszcze wszystko oczywiście muszę pokroić. Pietrucha, seler, por, tutaj test wiedzy o warzywach, imbir, dwa ząbki czosnku i rzucę jeszcze taką całą chili. Chyba to na tyle, co nie? Cebulka, później jeszcze to... A nie, jeszcze, moi drodzy, no tak. Jeszcze potrzebujemy liść laurowy, ziele angielskie. Później jeszcze będę przyprawiała solą i wegetą. Dobra, tutaj już są warzywka. Mam wrażenie, że jest tego za dużo, bo wystaje to spoza ten koszyk. Dobra, elegancko. Wlałam jeszcze 2 litry wody i zaczynam to gotować. Tutaj jest coś takiego, że to się po prostu gotuje przez tam... ile? Przez... prawie 2 godziny. Robię to tutaj, a nie w garnku, dlatego że nie mam po prostu tak dużego garnka. Muszę kupić garnek do zupy. No tu mam aż właśnie 2 litry. Także pierwszy raz robię taką dużą porcję, że pewnie jeszcze będę mogła sobie zrobić z rosołu pomidorową. Wow, czuję się naprawdę dorosłe życie. Rosół to ogólnie się jeszcze będzie gotował 100 minut. 102 minuty. Także stwierdziłam, że najpierw sobie zjemy drugie danie na pierwsze danie, także gotuję kalafiora. Jeszcze tylko chwileczkę, no i zaraz go właśnie będę robiła po prostu w panierce, takiego kotlecika, zjem sobie z tymi ziemniakami z Lidla gotowymi. Także tutaj mieszam po prostu mleko z jajkiem, zaraz to tak rozbełtam i złączę to. A tutaj mam panko, ale może być bułka torta, co nie? Tak jak normalnie do kotletów. Dobra, przyprawiłam kalafiora z dwóch stron, dałam po prostu, co ja tam dałam? Czosnek granulowany, papryka słodka, papryka ostra, trochę wegety. Teraz maczam w jajku z mlekiem, panko i na rozgrzany olej. I mam obiadek, ziemniaczki, ogóreczek jeszcze od mamy, nasz kalafior w panierce i w ogóle bardzo ładnie pachnie ten w panko. Zawsze robiłam w bułce tartej, teraz robiłam właśnie w panko i kurde, mega ładnie pachnie. Także zaraz wam dam znać, czy lepszy. Wzięłam sobie jeszcze w razie czego sosik, elektrolity, bo nie kupiłam żadnego soku. Obejrzę coś i tak. Boże, to było tak dobre, albo byłam bardzo głodna. I powiem wam, że ten sos curry mango bardzo fajnie pasował tutaj do kalafiora w panko. Atencjusz, no zapraszam. Jest minimalna różnica pomiędzy panko. Panko mi bardziej smakuje, w ogóle patrzcie na to, po prostu z psem to naprawdę jak z dzieckiem. Kto to widział? Taki bałagan zostawić? Musisz posprzątać zabawki, sprząta. O, Jezus. Po jedzenku nie ma co odpoczywać, normalnie bym odpoczywała, ale jest jeszcze ładna pogoda, rosół się jeszcze gotuje, więc idę z moją małą bombą energii na długi spacer, pobiegać, wybawić się za wszystkie czasy, prawda? Nie wiem, skąd ona bierze tą energię. Psi bufet, dzięki. Co jak co, ale dla mnie dużym plusem jest to, że tutaj wszystko gotuje się w koszyczku i jak wyciągniemy ten koszyczek, to mamy czysty rosół, a ja zawsze wszystkie zupy przesadzam przez sitko, także dla mnie to jest super opcja. Robimy już taki oficjalny test, bo wcześniej już go doprawiłam i się gotował już ładnie. No powiem wam, że kolor ma ładny, żółty. Pachnie ładnie, naprawdę rosołkowato. Dobry! Ej, wyszedł mi rosół.
Ugotowałam po prostu rosół i to gar rosół. Ej. Zajebisty rosół. Aczkolwiek nie czuć tej w ogóle tej papryczki, czyli jakoś, w sensie no nie jest pikantne, także ja sobie troszkę go dorzucę sobie pewnie kawałeczek, bo chcę taki właśnie bardziej pikant, chociaż on jest naprawdę dobry, on jest naprawdę pyszny. Nie no, naprawdę, patrzcie, podziwiajcie. Ja już zmywam makijaż i teraz jeszcze sobie posiedzę i się trochę pouczę do mojej obrony. Bardzo tego nie chcę, trochę to odłożyłam w czasie. Ja już zmieniłam, moi drodzy, vibe. Te okulary naprawdę dużo mi dają. Są to zerówki z Senseja. Ale przygotowałam sobie już zakreślacze. Wydrukowałam nawet notatki, więc... Historio? Zapraszam. Ja dzisiaj nie będę się jakoś super długo uczyła, bo to taka rozgrzewka. O, dzwoni do mnie Ola. O, to o, zobaczymy jej reakcję na to, że się uczę. Ola nie uwierzy, Ola się zesra, jak mnie zobaczy. Moi drodzy, melduję się. Przed ósmą wstałam ponownie, tylko Bibi coś jest nie w humorze. Bibi, czemu jesteś nie w humorze? Jesteś jakaś taka... Okej, mamy dzień drugi. Dzisiaj już nie było aż tak łatwo wstać, nie powiem, ale trzeba ćwiczyć z lenistwem. Nie ma co marnować czasu dla mnie, bo ja wolę dzień, wolę sobie pójść wcześniej spać. I też zauważyłam, że jak wstaję wcześniej i jem śniadanie o normalnej porze, to robi się głodno na obiad, a później jeszcze na kolację. A ja kolacji nie jem od x lat. Taką kolację regularną to nie wiem, jadłam może jeszcze w podstawówce, w gimnazjum już chyba też nie. No i wiecie, jem dość nieregularnie i na przykład często nie czułam głodu czy coś. A tak, proszę Państwa, jak się jadło śniadanie o 13, 14, no to wszystko było poprzewracane. Dlatego bardzo mnie to cieszy i będę ze sobą walczyła, żeby właśnie wstawać wcześniej. Teraz od razu idziemy, powiem Wam, że ja uwielbiam się czuć tak bardzo cozy. Lubię tak, że tylko właśnie ubieram buty, bluzę i wychodzimy się rozruszać. To nie, idziemy sobie pobiegać i pewnie po jakiegoś pomidora na śniadanko. Dobra, ja teraz się bawiłam z Bibolem. Herbata mi już praktycznie zdążyła wystygnąć, ale no tak się po prostu bawiłyśmy, że dziewczyna się zmachała, aż jestem w szoku, że ona traci baterię. Byłam jeszcze w piekarni właśnie, byłam z Bibi jeszcze rano i kupiłam sobie bułkę, która jest tak świeżutka, że nie mogę się doczekać, aż już zjem śniadanko. I do kawki kupiłam sobie taką babeczkę z malinami. Pięknie. Czy no, ja już myślałam, że ty się zmachałaś, wiesz? A ty już odżyłaś, tak? 2 minuty resetu i gotowa do zabawy. Dzisiaj lecę, stwierdziłam, że spróbuję w dzień się trochę pouczyć. Może mi to wyjdzie lepiej niż wczoraj. No wczoraj mi to nie poszło. A po prostu cały czas czuję tą presję, że muszę się tego nauczyć i no... Oczywiście chciałabym już być potem i sobie żyć high life. Bo ostatnio no jest super, bardzo mi się wszystko podoba, tylko to jest rzecz, którą mam w głowie. Dlatego poświęcę sobie dzisiaj na to dzień, żebym się trochę uspokoiła, pod wieczór sobie posprzątam, bo jeszcze bardzo bym chciała właśnie ogarnąć rzeczy. Także dzisiaj jakichś większych planów wychodzenia z domu nie chcę, nawet bym nie dała rady. Najpierw muszę to mniej więcej jakoś ogarnąć, chociaż naprawdę bardzo mi się nie chce. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz się czegoś uczyłam po prostu na pamięć, żeby mieć taką naukę, bo wiecie, moje studia to były studia artystyczne, więc o wiele więcej było praktyki niż teorii, zdecydowanie więcej. Z teorii jeszcze, wiecie, później były zdalne w ogóle, to wiecie, jak to wszystko wyglądało. Dlatego ja się bardzo dawno nie uczyłam i muszę się po prostu do tego przestawić, zwłaszcza do historii. No ja umieram wewnętrznie, ale... Nie można tak mówić. Ja sobie po prostu to romantyzuję i mówię, ale super, mam takie notatki sobie, wiecie, wszystko zakreślam, myślę sobie cały czas, to ci się przyda, to jest ciekawe, poszerz swoją wiedzę, a przeczytaj coś na ten temat, wiecie, próbuję trochę zmienić nastawienie po prostu w głowie, bo większość siedzi tutaj i sobie mówię, że kurde, kiedy ty kolejnym razem będziesz się uczyła takich rzeczy, no fan, fajnie, fajnie, próbuję sobie to wymówić, ciekawe jak to wyjdzie. Ja, moi drodzy, próbuję się tutaj uczyć, wylewam 7 poty, a ta przychodzi. Matka masaż chce. Chwila pod tytułem I can't. Po 2 godziny zrobiłam 4 pytania. W sensie, wiecie, ja nawet mam na to odpowiedzi, tylko
Ja nie potrafię przeczytać czegoś i tyle. Czajcie, ja nigdy się tak nie uczyłam w życiu. Zawsze jak mam jakiś sprawdzian, to nie wiem, nie wystarczył mi podręcznik i podkreślone rzeczy. Ja zawsze wszystko muszę napisać ręcznie, doszukać się, przeczytać, zrozumieć. Ale ja siedzę nad tym, piszę, wszystko przepisuję, koloruję, rysuję, żeby cokolwiek zapamiętać. 2 godziny i 4 pytania, ponad 2 godziny. I to jeszcze nawet te pytania, wiecie, nie mam wkutych w głowie. Ja po prostu sobie to rozpisałam. A ja mam takich pytań 120. Naprawdę nie rozumiem wszystkich dokładnych dat, nazwisk i takich pierdół, które i tak zapomnę. Pewnie już pojutrze i będę musiała sobie tak to wszystko przypominać milion razy, ale dlaczego ja mam inwestować tyle czasu? Moi drodzy, dlaczego Bibi jest taka szczęśliwa? No po prostu tak się do mnie uśmiecha cały spacer. Odpowiedź to frytki z żabki. Bibi uwielbia wchodzić do żabki, już tam idzie z automatu, bo zawsze się cieszy, że coś kupię. Typu, wiecie, jakiś hot dog i dam kawałeczek spróbować. I teraz żebrzo frytki. No to już totalnie nie dla ciebie, wiesz? Widzieliście, u Bibi byłam w żabie i tak, mam fryty. I powiem wam, że one są naprawdę spoko. Jak na to, że kosztują teraz 3 zł, bo teraz akurat promka. Aczkolwiek myślę, że wiele osób by stwierdziło, że są zasolone. Aczkolwiek ja uwielbiam sól, I love sól. Dlatego dla mnie to jeszcze lepiej i nawet bez keczupu są dobre. Kupiłam sobie jeszcze żelki. Nie Kubusia, tak dawno nie piłam, a pamiętam, że malina mi zawsze bardzo smakowała. I bo ja mam coś takiego, że jak się uczę, to po prostu podjadam mnóstwo rzeczy. Tu jakieś orzeszki, tu Kinder Bueno, tam czekolada. No i po prostu tak jem, więc wziąłam sobie jakieś żelki, soczek, żeby to sobie stało. Na razie jestem na etapie... Okej. A zaraz, to jest po prostu taka sinusoida, że... Dobra, moi drodzy, na dzisiaj kończę. Jest 22:20. Porobiłam notatki, podzieliłam sobie wszystko, doszłam do punktu, do którego sobie zaplanowałam, że dzisiaj dojdę. Myślę, że dzisiaj było na pewno lepiej niż wczoraj. Wczoraj to był po prostu dzień pod tytułem nie zrobiłam prawie nic, bo stwierdziłam, że dzisiaj już naprawdę zrobiłam trochę, aczkolwiek bardzo długo na tym siedziałam, zwłaszcza na początku. Mam nadzieję, że już weszłam w prawę mniej więcej notatkową uczenia się. Ja po prostu wszystko zapisuję, ja robię notatki od nowa, ja muszę mieć swoje notatki. Później będę je kolorować, ja tu rysuję, dodaję swoje komentarze, bo tak to zapamiętam. Chciałabym ogólnie, żebym, nie wiem, pamiętała to już na zawsze, to co się uczę. Niektóre rzeczy są interesujące, czytam więcej, ale no z moją pamięcią to no, kolejny piękny jak na razie dzień, słoneczny. Ja co prawda nie wiem, czy powinnam nagrywać tego vloga jeszcze dzisiaj, bo dopiero dzisiaj będę montowała i nie wiem ile mam materiału, a wydaje mi się, że już całkiem sporo. Ale ubieram jakąś koszulkę klasycznie, no to jeszcze bluzę. Wychodzę i dzisiaj chyba później po spacerku się przejdę jeszcze na rower. Ej, wyglądam całkiem cute. Moi drodzy, się z wami tu nie pożegnałam, a ja już jestem w trakcie nagrywania kolejnego vloga, także koniecznie bądźcie ze mną, subskrybujcie, ja wiem, że teraz już mało kto to używa, ale jeżeli doszedłeś już do tego momentu, to możesz zasubskrybować mi kanał, jeżeli tego jeszcze nie robisz, łapeczka, komentarz, dziękuję, że jesteś, bardzo to doceniam, nagrywam już kolejnego vloga, no i good vibes only, życzę wszystkiego dobrego i dużo słoneczka, bye.